Od poniedziałku ruszają rozgrywki Premier League. Nietypowe, ponieważ bardzo błyskawiczne, a zarazem tylko i wyłącznie w jednym miejscu za zamkniętymi drzwiami bez kibiców Milton Keynes, które jest tak naprawdę jednym wielkim środowiskiem Darta w ostatnich czasach. Witam, jestem Melon z kanału 9 Otka, a teraz czas na typy, ale nie jestem sam, tym razem nie tylko ja się skompromituję, zaprosiłem parę osób. Więc najpierw ich posłuchacie, a potem będą moje typy. Zapraszam najpierw do odsłuchania. Witam serdecznie, Maciej Horbiński, Dart Mieszany. 5 kwietnia startuje PDC Premier League. Przygotowałem sobie karteczkę, bo tych nazwisk jest aż 10 i ciężko to tak sobie spamiętać i sobie zrobiłem taką listę. Myślę, że zacznę od samego dołu, czyli od miejsca 10. Na miejscu 10 umieściłbym Glena Doranta, który jest od wielu, wielu miesięcy bardzo słabej formie. Leją go tak naprawdę wszyscy w turniejach Major, czy w turniejach Players Championship. Dramat jest po prostu aktualnego jeszcze miłościwie nam panującego mistrza Premier League 2020. Nie widzę tutaj jakiejś wielkiej nadziei jak na razie dla tego zawodnika. Straszny dół. Miejsce 9. Dimitri Vandenberg. Myślę, że tutaj duży wpływ na jego spadek formy ma ta kontuzja nogi. Oby jak najszybciej się wykaraskał, bo to jest bardzo topowy zawodnik. Dużo jakości wnosi do turniejów i jest bardzo niebezpieczny, gdy jest w mega formie, no ale tutaj jeszcze to jeszcze nie czas, aby powalczył. 9 miejsce tylko dla niego. 8 miejsce, bardzo mnie zawodzący Nathan Aspinall, który gra słabo, mimo tego, że jakiś tam kontuzji czy problemów nie miał. Jakiś po prostu spadek formy, no i tylko miejsce 8. Miejsce 6 podzieliłbym, czy połączyłbym z miejscem 7. Gdyż tutaj ciężko mi naprawdę wybrać między tymi dwoma zawodnikami. Gary Anderson i Rob Cross myślę, że więcej nie powalczą niż 6-7 miejsce w Premier League. Zbyt dużo chimerycznych pojedynków, zbyt mało takich meczów na super jakości. Za dużo takich słabych pojedynków i czasami tylko jakieś fajerwerki. 6-7 miejsce, Anderson Cross. 5 miejsce daje, myślę troszkę na wyrost, ale myślę, że sobie poradzi José de Sousa, Portugalczyk, który miał rewelacyjny sezon. Troszkę teraz te loty obniżył, ale myślę, że może sobie poradzić, powalczyć tutaj na tym dystansie Premier League'owym. 5 miejsce. Na 4 miejsce daje Michaela van Gerwena, który też jest w tym sezonie zbyt chimeryczny, aby tutaj zaufać mu i dać mu wyższe miejsce. Za dużo tych pojedynków wtapianych, za dużo takich nierównych meczów przetykanych genialnymi pojedynkami, jak ten mecz z Krzysztofem Ratajskim, gdzie powrócił z dalekiej podróży i się odbił. Miejsce 3, myślę, że rewelacja początku sezonu, Johnny Clayton z Walii. Rewelacyjnie grający we wszystkich turniejach, cały czas meldujący się w czołówce Players Championship i myślę, że sporo krwi napsuje tutaj wszystkim, ale jeszcze nie czas, aby wygrywał Premier League. Peter Wright, miejsce 2, powraca znowu do grania, dobrze mu się rzucało ostatnio w Players Championship i myślę, że będzie bardzo groźny w Premier League, myślę, że nie będzie zawodził. A miejsce 1, myślę, że chcę zdobyć dublet i postawię tutaj na Gerwena Price'a, który po mistrzostwach świata może nie zachwyca, ale jest niesamowicie groźny i każdego może pokonać, a nawet słaby, w cudzysłowie, Gerwen Price to bardzo niebezpieczny Gerwen Price i powinien sobie w Premier League poradzić i wygrać w tym sezonie. Takie moje zdanie, jak się to wszystko potoczy w Premier League. Wiadomo, to są mecze i sesje są rozgrywane
parę dni z rzędu. Tutaj jak ktoś złapie formę, to złapie ją na 4-5 dni i będzie wymiatał. Jak nie złapie formy, to te 4-5 dni będzie po prostu dla niego zmarnowanych. Taki to jest ten urok tego grania w bańce. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału Dart Zmieszany. Zapraszam na fanpage Let's Play Darts Polska oraz na ostatnio aktywny bardzo fanpage Darterzy dla WOŚP, gdzie zbieramy i robimy aukcje charytatywne na rzecz Justyny Kuchacz-Kciuk, małżonki polskiego zawodnika PDC Krzysztofa Kciuka. Darterzy dla WOŚP, Let's Play Darts Polska to na Facebooku, Dart Zmieszany na YouTubie. Zapraszam i pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć, tu Artur Michalak z Let's Play Darts Polska, a to są moje typy na fazę zasadniczą Premier League. Miejsce 10, Rob Cross. Anglik pasuje jak znalazł do tego mema. Jak oni się tam znaleźli? No nie, chyba Rob sam się zastanawia, jakim cudem udało mu się utrzymać czwarte miejsce w rankingu i dostać do Premier League. Niestety nic się nie zmienia od dłuższego czasu w jego grze i obawiam się, że w starciu z światową czołówką to też się nie zmieni i to Rob ponownie zakończy zmagania na dnie. Miejsce 9, Glenn Durant. Ciężko się oddaje taki typ na obrońcę tytułu odpadający, który ma odpaść już po fazie zasadniczej, ale niestety po wznowieniu rozgrywek po pandemii Glenn wygląda bardzo słabo. Mnóstwo meczów rozgrywanych na średniej 80 kilka punktów, a to w starciu z tytanami może się okazać niewystarczające. Miejsce 8, Dimitri Vandenberg. Belg to sceniczne zwierzę, które kocha publiczkę, które kocha show. W standardowej Premier League widziałbym go w czołowej czwórce, ale po tym jak przed operację i już wiadomo, że Premier League będzie grana za zamkniętymi drzwiami, wydaje mi się, że to trochę odbierze animuszu młodemu Dimitriemu i nie pokaże tutaj nic specjalnego. 7 miejsce, José de Sousa. Portugalczyk braki w liczeniu nadrabia potężnym punktowaniem, ale w starciu z światową czołówką obawiam się, że może to wystarczyć na 2-3 wygrane mecze, a na nic więcej nie oczekiwałbym tutaj z jego strony. Miejsce 6, Nathan Aspinall. Ciężki początek roku dla Anglika. Spadek w rankingu po tym jak odpadły punkty za wygraną z UK Open. Myślę, że dość nieregularny jest Asp od początku sezonu i tutaj też nie widzę go wyżej niż w środku stawki. Miejsce 5, Gary Anderson. Szkot zakończył rok w świetnym nastroju po finale Mistrzostw Świata. Cały czas jest w dobrej formie, cały czas potrafi zeskakiwać mocno, punktować, świetnie kończyć, ale miewa też nieokreślone chwile słabości i wydaje mi się, że miejsce 5 będzie odzwierciedlać stan jego gry. Miejsce 4, Johnny Clayton. Walijczyk jest absolutną rewelacją od pół roku, czyli od wygranej w World Cup of Darts z Gavinem Price'em. Potem świetny występ na mistrzostwach, porażka w meczu z Kalenem, potem wygrana w Mastersie, świetna gra na UK Open. Wydaje mi się, że czwarte miejsce to jest absolutnie ten poziom, na który Johnny może się wspiąć. Miejsce 3, Peter Wright. Trochę chyba z sentymentu, bo Peter sprawia wrażenie lekko zagubionego, ale wydaje mi się, że jeżeli włączy swoją grę A, to dalej jest jednak z człowiekiem z top 3 rankingu i powinien to pokazać w starciu z najlepszymi. Miejsce 2, Michael van Gerwen. Holender odpuścił ostatnie zmagania w Pro Tourze. No, było to spowodowane problemami z transportem i szeroko pojętą pandemią. Ale wydaje mi się, że teraz wypoczęty przystąpi do zmagań i pokaże naprawdę kawał dobrego darta, ale mimo wszystko widzę tutaj jednego człowieka nad nim, oczywiście Gervin Price. Myślę, że to
obrońca tytułu mistrza świata, będzie chciał pokazać, że jest już gotowy na naprawdę świetny wynik w Premier League, bo przypomnijmy, że dotychczas nie najlepiej mu szły rozgrywki właśnie w tym formacie, ale myślę, że to już jest ten czas, kiedy zobaczymy właśnie Walijczyka na szczycie. Dzięki bardzo i miłej zabawy przy oglądaniu Premier League. Cześć, z tej strony Kuba Łokietek. Moje top 10 na Premier League, na tabelę Premier League do fazy playoff, jeszcze nie oceniając zawodników na tę fazę playoff, nie typując zwycięzcy, tylko samą tabelę. Numer 10, Glenn Durant. To dość typ z jednej strony mało odważny, bo wiemy w jakiej formie jest Anglik, ale z drugiej strony no jednak obrońca tytułu. No byłoby nieprzyjemnie, gdyby rzeczywiście pożegnał się już przed Judgment Night. No nie odbił się po tej końcówce poprzedniego sezonu, po tym koronawirusie. Tylko 1000 funtów uzbierał w ostatnich 4 turniejach Players Championship, więc no wydaje się naturalnym mimo wszystko kandydatem do zajęcia tego 10. niechlubnego miejsca. Numer 9 to Rob Cross i tutaj mimo wszystko mam nadzieję, że moje przepowiednie się nie sprawdzą. Uważam, że Cross nie gwarantuje w tym momencie takiego poziomu, żeby gdzieś tam walczyć o fazę playoff, ale bardzo chciałbym, żeby się utrzymał. No na ten moment nie wygląda to aż tak dobrze, te turnieje telewizyjne średnie, w proturze czasami coś uda się tych pieniędzy uzbierać, ale to wciąż jest niedużo. Liczę mimo wszystko, że się utrzyma z tego względu, że to jest zawodnik, który potrafi grać w tych turniejach telewizyjnych i potrafi tak trochę grać z niczego, gdzieś wyłonić się nagle i puchary zgarnąć. Pamiętamy te jego mistrzostwa Europy, czy chociażby finały faza playoff w Premier League, więc obstawiam Crossa, ale liczę, że mnie zaskoczy. Numer 8, drugi z finalistów poprzedniego sezonu, Nathan Aspinall, który gra nie najgorzej, jeśli chodzi przynajmniej w tych turniejach telewizyjnych, tam parę dobrych średnich w ostatnim czasie uzyskał też w UK Open. No co prawda wtedy spotkał na równie dobrego Krzysztofa Ratajskiego. Na proturach trochę mniej równo, mało tych pieniędzy zebrał. Myślę, że do końca, gdzieś tam do tych ostatnich kolejek będzie się bił tutaj o utrzymanie i ostatecznie to mu się uda gdzieś tam na korzyść Crossa. No ale to raczej nie sądzę, żeby był jego sezon w Premier League. Siódemka, siódme miejsce to Dimitri Vandenberg. No przede wszystkim tuż po operacji, po kontuzji, więc to na pewno przy takim tempie, przy takiej dynamice Premier League może to mieć znaczenie tegorocznej. W telewizji zawsze prezentuje się trochę lepiej niż w proturach. Te protury zresztą też z całej prawdy nie mówią, bo on rozgrywa tam naprawdę dobre mecze, a przegrywa. No ale jednak te telewizyjne turnieje w ostatnim czasie wychodzą lepiej Dimitriemu i zawsze to w sumie było mu wypominane, że na scenie fantastycznie, a na turniejach proturu trochę gorzej. Wydaje mi się, że będzie wygrywał z wieloma zawodnikami z czołówki, no ale gdzieś tam ostatecznie jego miejsce spowoduje to, że potknie się gdzieś w tych spotkaniach teoretycznie trochę łatwiejszych, właśnie może z Crossem gdzieś, czy z Glennem Darentem, no ale ostatecznie tam paru zawodników z tej czołówki pokona. Szóste miejsce, finalista Mistrzostw Świata Gary Anderson. No tutaj od tego miejsca przewiduję trochę ścisk. Myślę, że te różnice tutaj będą nie za duże. Oczywiście Gary zawsze daje dobre mecze i gdy będziemy go widzieli, nie wiem, w spotkaniu z Wrightem czy z Michaelem Van Gerwenem, to naprawdę podejrzewam, będą dobre mecze. No ale myślę, że szóste miejsce tylko z tego względu, no, że jednak to jest rozgrywana Premier League na prędce, bardzo szybko i tej intensywności może ostatecznie Szkod po prostu nie wytrzymać i gdzieś te punkty ostatecznie pogubi, da mu tu szóste miejsce. Piąte, José de Souza. No stawiam jako trochę czarnego konia tych rozgrywek. Wydaje mi się, że będzie absolutnie serwował nam mnóstwo takich rzeczy, które potem można będzie wyciągać do kompilacji, do jakichś highlightsów. No będą fantastyczne finisze, nietypowe, dobre mecze z zawodnikami z czołówki.
No ale ostatecznie to mu nie da. No będą ci silniejsi zawodnicy, gdzieś tam będzie toczył wyrównane boje, ale ostatecznie ta czołówka, ta pierwsza czwórka go gdzieś delikatnie przegoni, ale na pewno wciąż będzie do końca liczył się w walce o awans do fazy playoff. No i ta czwórka, ta najlepsza czwórka, nazwiska już wiadome, a w kolejności no pewnie w miarę typowej. Numer 4 Peter Wright. No tu dużo nie trzeba mówić, będzie solidność, będzie ostatnio ta forma w proturach się poprawiła, jest w delikatnym gazie Szkot, więc myślę, że spokojnie poradzi sobie z tym awansem do fazy playoff. Numer 3 Johnny Clayton. No i tutaj absolutnie jeszcze coś, co wydawało się 2 lub 3 miesiące temu niewiarygodne. Myślę, że teraz się wydarzy. No półfinał na pewno, według mnie na pewno Clayton osiągnie. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji. No już tyle razy mówiliśmy, ile Clayton może tak dobrze grać, a on cały czas tak gra. I myślę, że choć to będzie dla niego nowy, coś nowego i być może te, nie wiem, 2 pierwsze mecze okażą się takie no, na przetarcie. Może je wygra, może nie, ale takie nie będą może jeszcze w 100% w możliwości Johnnego Claytona, to mimo wszystko z każdą kolejką będzie się rozkręcał i tych punktów nazbiera tyle, żeby w pierwszej trójce się znaleźć. Numer 2, Michael Van Gerwen. No nie wyobrażam sobie powtórki z zeszłego sezonu i znowu nieobecności Holendra w fazie playoff, to wydaje mi się nierealne. Zresztą Michael Van Gerwen wciąż gra na dobrym, nawet czasami bardzo dobrym poziomie. Być może gdzieś nie ma szczęścia. No w UK Open szedł jak burza i powstrzymał go po prostu genialny Luke Humphries. No, zresztą na Mistrzostwach Świata było podobnie. Też rozgrywał dobre mecze, aż natchniony Dave Chisnall go wyeliminował, więc tutaj trochę mniej natchnienia będzie wśród innych zawodników. Granie dzień po dniu, Michael Van Gerwen będzie te mecze zwyciężał. Wiadomo, że tutaj po jednej porażce nie odpadnie z rozgrywek, więc gdzieś tam może jakiś remis mu się przytrafić, ale generalnie będzie dość dominował w tych spotkaniach z pozostałymi zawodnikami. No może właśnie poza numerem 1, za którego naturalnie uważam Gerwina, Price'a. Myślę, że skończy tę fazę tabeli, na tę fazę główną na pierwszym miejscu. No początek sezonu trochę mu utrudniła choroba, ta infekcja ucha, ale też już zapisane tytuły w PDC w tym roku, też półfinał UK Open dotarł do niego. Mimo wszystko to był dobry wynik, chociaż niektórzy spodziewali się, że ten turniej wygra, to trzeba jednak powiedzieć, że dobrze gra. No na początku ta Premier League, pamiętam ten pierwszy jego sezon, no gdzie tam przegrywał wszystko niemalże z Kretesem i powiedział, że nie podoba mu się ta Premier League, że pewnie nigdy nie dostanie zaproszenia, ale to w ogóle nie w jego stylu, a teraz pewnie jakby go zapytać się o to samo, to zupełnie inne zdanie miałby na temat Premier League. I myślę, że ten sezon i ta tegoroczna pandemiczna rozgrywka w Premier League może być dla niego pozytywna. To tyle, to moje top 10 na Premier League 2021. W sumie wydaje mi się, że to nic odkrywczego i chyba większości wyborów nie jestem w stanie jakoś konstruktywnie jakby uzasadnić i powiedzieć, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej, ale jako pierwszy z Premier League według mnie odpadnie José de Sousa. 9 będzie Nathan Aspinall. 8 będzie Rob Cross, choć wiem, że pewnie większość z Was życzy sobie, żeby odpadł jako pierwszy, ale nie tym razem. 7 będzie Glenn Durant, który chyba z całej dziesiątki ma najsłabsze tegoroczne wyniki, jeśli chodzi o turnieje, bo w sumie w Mastersie odpadł chyba w pierwszej rundzie. W UK Open był chyba w top 32 i w ostatnim Players Championship, tym ostatnim z 19 marca, odpadł chyba już w pierwszym meczu. Więc w sumie, jeśli chodzi o tegoroczną dyspozycję, wygląda najsłabiej, ale w sumie go lubię, więc nie mogłam go dać niżej niż 7 miejsce. Ja sobie tu kartkuję, mam zapisane po kolei, co, kto i jak. 6 według mnie będzie Dimitri Vandenberg, który w sumie spoko mistrzostwach świata, w których chyba był w 1/8. W Mastersie odpadł w pierwszej rundzie, w UK Open
chyba w top 32, więc to w sumie jest nic specjalnego. I wydaje mi się, że w sumie nic specjalnego nie pokaże też w Premier League. Piąty według mnie będzie Gary Anderson, tegoroczny finalista Mistrzostw Świata, który w sumie po Mistrzostwach Świata również nie pokazał według mnie nic specjalnego, bo 1/8 Mastersa i 1/32 UK Open to chyba trochę za mało jak na kogoś, kto przed chwilą grał w finale Mistrzostw Świata. No, ale wydaje mi się, że tutaj jakieś doświadczenie i tak dalej mogą zaprocentować i ostatecznie Gary skończy na piątym miejscu. Czwarty według mnie będzie objawienie tego sezonu, tego roku, Johnny Clayton, który w sumie wygrał Mastersa i w UK Open odpadł chyba w 1/8. No, to ostatni Players Championship chyba nie poszło mu jakoś wybitnie. Aczkolwiek wydaje mi się, że czwarte miejsce to max, na co może, jakby, co może pokazać w Premier League. No i została nam wielka trójca. Trzeci według mnie będzie Michael van Gerwen, który nie gra ani źle, ani dobrze, według mnie. Nie gra ani jakoś fatalnie, ani jakoś wybitnie. I wydaje mi się, że jak na siebie to. No to nie jest ten Michael van Gerwen, który rozwala wszystkich po kolei w pył. Więc wydaje mi się, że trzecie miejsce to i tak jakby dużo. No i w finale zmierzy się Gervin Price i Peter Wright. I w sumie taki finał niedawno oglądaliśmy. Oczywiście nie może wygrać nikt inny niż Peter Wright. A dlaczego nie wygra Gervin Price? Bo Snakebite powiedział ostatnio, że Gervin Price nie wygra żadnego telewizyjnego turnieju w tym roku. A ja mu wierzę. Naprawdę mu wierzę. Więc to jest moja prawda darta na Premier League 2021. No i przechodzimy do moich typów. Zaczynamy. Miejsce 10, Rob Cross. Rob Cross to ostatnio popularny robal. Nie widziałem, żeby miał jakąś wybitną formę w Players Championship. Można powiedzieć, tak jak Artur, że jak on się tam znalazł. Miał szczęście, że UK Open było dopiero w marcu, bo oglądalibyśmy tam po prostu Wade'a, a nie Roba Crossa. Cóż, nie wydaje mi się, żeby to był zawodnik, który grałby jakoś na bardzo wysokim poziomie, patrząc na formę zawodników, także tutaj nie wróżę w sukcesy. Miejsce 9, Glen Durant. Jeszcze gdyby Glen Durant grał przed, z formą przed koroną, którą złapał, to uważam, że Durant mógłby obronić ten tytuł. Niestety forma w tym roku wołała pomstę do nieba. Beznadziejny Masters przegrany w cuglach z Kingiem. Beznadziejny UK Open również odpadł w pierwszym swoim meczu. Tragiczny Players Championship odpada w pierwszych lub drugich meczach. No nie przypomina Daranta z 2020 roku, czy nawet czy 2019. Powracamy. Kończąc wątek Daranta, nie wiem co się z nim dzieje, ale mam nadzieję, że pomylę się w przypadku Glena. Lubię tego zawodnika i mam nadzieję, że nie będzie grał tragicznie. No bo wypadałoby, żeby jednak mistrz obrońca tytułu zagrał na miarę obrońcy tytułu, a nie na miarę debiutanta. Miejsce 8 i tutaj zaczynają się już lekkie kontrowersje według mnie. Nathan Aspinall. Nathan gra słabo w 2021 roku. Trzyma cały czas średnią pasę. O ile Masters jeszcze był poprawny, tak UK Open, no okej, ja rozumiem, że grał z napalonym ratajskim, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi. Aczkolwiek Nathan Aspinall też nie pokazał się z dobrej strony w Players Championship, co pokazała m.in. porażka z Lizą Ashton. Nie mówię, że to jakiś, że to jakaś tragedia i tak dalej, no może zdarza się w darcie przegrać z kobietą oczywiście, natomiast no jednak pamiętajmy, że to jest jednak Lisa Ashton, tak, i nadal pamiętajmy, że Nathan Aspinall to jest czołówka darta, także tutaj można było się postarać, no cóż. Ósma Aspinall, nie wróżę sukcesów tegorocznej Premier League, ale awansuje do tej drugiej fazy. Miejsce 7, Dimitri Vandenberg. Vandenberg po kontuzji wypada średnio, za wyjątkiem Grand Slama i Mistrzostw Świata do pewnego momentu. World Cup w listopadzie był żenujący w jego wykonaniu, a w tym roku no to na razie absolutnie nie przypomina siebie. UK Open do piachu, odpadł od razu. Masters do piachu, Dobby go zniszczył. Players Championship do piachu.
Choć tam akurat Vandenberg nigdy sobie jakoś wybitnie nie radził. Więc obawiam się, że Vandenberg tak naprawdę zderzy się ze ścianą, jeśli chodzi o Premier League. No i tutaj już tak naprawdę robi się coraz ciężej, bo tu już poziom jest zbliżony do siebie, ale zaryzykuje miejsce szóste Gary Anderson. Gary jest zawodnikiem solidnym, grającym cały czas na swoim poziomie, rzadko kiedy zdarzają mu się gorsze mecze. On po prostu gra swoje, tak wydawało mi się też z Darantem, ale Darant ostatnio niestety nie. Ale Anderson, owszem. Co prawda UK Open odpadł od razu, aczkolwiek miał tam bardzo dobry mecz z Duiven Bode, ja nie ukrywam, nie był dla mnie on rozczarowaniem, wręcz przeciwnie, on tam grał dobrze i tak naprawdę on też mógł wygrać ten mecz. Na Mistrzostwach Świata doszedł aż do finału, ale myślę, że Gary to jest nadal taki poziom maksymalnie na piąte, szóste miejsce, także po tej pierwszej fazie będzie szósty. Miejsce piąte, José de Souza. Może trochę go przeceniłem, ale uważam, że Józek ma potencjał na zrobienie całkiem solidnego wyniku. Wygra parę meczów na pewno. Myślę, że może urwać punkty nawet jakiemuś Wrightowi czy Van Gerwenowi przy dobrych wiatrach. Także tutaj wydaje mi się, że to może być akurat ciekawe doświadczenie. Także José de Souza miejsce piąte. Nie będę dłużej się rozgadywał. No i została najlepsza czwórka. Miejsce czwarte trafia według mnie do Jonego Claytona. Clayton gra dobrze. Clayton gra bardzo dobrze. Wygrał Mastersa w UK Open. Grał bardzo dobrze, dopóki nie trafił na napalonego Ratajskiego. Po raz drugi, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi. Do Clayton wtedy nie miał żadnych argumentów. W Players Championship gra bardzo dobrze, wygrywał te turnieje, znaczy wygrał chyba jeden albo dwa, już nie pamiętam, nie chce mi się teraz sprawdzać, więc tam napiszcie w komentarzu ewentualnie, bo nie pamiętam serio. Także tutaj Clayton po prostu wydaje mi się zawodnikiem, który bez problemu da sobie radę z presją Premier League i jeżeli nagle maraton go nie zniszczy, w co wątpię, bo Players Championshipy są maratonami, to Johnny Clayton według mnie top 4, no dokładniej czwarte miejsce. I przechodzimy do pierwszej trójki. Miejsce trzecie, Gervin Price. Dlaczego Gervin Price nie będzie na pierwszym miejscu według mnie? No dlatego, że wydaje mi się, że Gervinowi Price'owi nie leży formuła Premier League. Znaczy, no widać to po najlepszym wyniku. Dotychczas jak Gervin grał w Premier League, to jego najlepszym wynikiem była pozycja piąta. Przy Van Gerwenie i Wrightie, gdzie oni akurat już byli w finałach, a na Van Gerwen to już nawet pięciokrotnie wygrał, także no właśnie. Gerwin sam wspominał, że nie bardzo lubi te turnieje. Zresztą mi się właśnie wydaje, że Gerwin nie przepada za takowymi turniejami właśnie Premier League. Stąd też tylko ta trzecia pozycja może się wywalić głupio na jakimś łatwiejszym rywalu, na przykład Vandenbergu w tej formie. Także tutaj wszystko jest możliwe. No i top 2. Według mnie drugi Wright. No, Wright lubi drugie miejsca w Premier League. Wydaje mi się, że w końcu wraca na właściwe tory po wygraniu Players Championship. Tam grał bardzo solidnie, bardzo równo. I tutaj trzeba w końcu to pokazać też w turnieju telewizyjnym, bo UK Open nie, no było słabe. Masters do pewnego momentu było ok, ale potem też coś się spaliło. Także Wright, powodzenia Ci życzę. Ale drugie miejsce. No i pierwszy Van Gerwen. No wydaje mi się, że w końcu to będzie to. W końcu Van Gerwen pokaże siebie, takiego prawdziwego siebie. Bo powinien, po prostu powinien. Ja rozumiem, że Van Gerwen jest w średniej formie, ale no najwyższa pora się odpalić. Ja nie wierzę, że Van Gerwen nie wygra żadnego turnieju w tym roku. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem Petera Wrighta, że Van Gerwen nie wygra turnieju żadnego w 2021 roku. Po prostu nie wierzę w to. To jest nadal zawodnik, jakby to powiedzieć, światy klasowej, hech. To jest gracz, który potrafi w jednym turnieju, gdzie totalnie nie ma formy, wznieść się na wyżynę i niszczyć każdego. No i UK Open zresztą było tak. On bardzo dobrze zagrał. On doszedł do półfinału, ale potem przyszedł Luke Humphries i go zniszczył.
No cóż, ale tak, no Michael Van Gerwen to jest zawodnik, który jak się odpali, to już jest nie do pokonania, dlatego on według mnie wygra tę pierwszą fazę Premier League. To by było na tyle, ja bardzo dziękuję za słuchanie tego filmu. Typujcie w komentarzach, kogo wy widzicie w tej pierwszej dziesiątce po pierwszej fazie, kto według was się nie dostanie. Przypominam, że nie dostaje się dwóch zawodników, a nie jeden, jak w zeszłym roku. I jeszcze chciałem podziękować Maćkowi Korbińskiemu, Kubie Łukietkowi, Arturowi Michalakowi i Joli za to, że dograli mi się do materiału. Również dziękuję tym, którzy chcieli się dograć, ale nie mogli, czyli Jarek Kowalczyk, Mikołaj Śliwa, między innymi Łukasz Kamiński. Rozumiem wasze powody i życzę wam po prostu zdrowia. Tak jak wszystkim wam życzę zdrowia, a od poniedziałku ekscytujmy się Premier League. Jeśli ktoś ma, to zapraszam do sportklubu, bo tam będą transmisje z Premier League. Jeśli ktoś nie ma, no to mam nadzieję, że uraczy was jakiś niemiecki streamek ze Sport Ein. Albo po prostu subskrypcja PDC. To by było na tyle. Dziękuję wam. Do usłyszenia. Cześć.